mija 30 lat drózbackiej. Wielu drużbów, instrumentalistów, śpiewaków przewinęło się przez sceny w Nowym Sączu, Krynicy, Kamionce Wielkiej, Wysowej, Uściu Gorlickim, Piwnicznej, Siołkowej, aby na dobre zagościć w Podogrodziu. Przyjeżdżali nie tylko po to, by rywalizować o złotą siekierkę, złotego słowika, złote basy, ale by się spotkać, powspominać dawne dzieje. Wszystkich łączyła miłość do tradycji, folkloru. Dbali o to, by muzyka ludowa nie zaginęła. Przywozili ze sobą uczniów, którym zaszczepiali wielką pasję do tradycyjnego śpiewu, muzykowania. Wielu z nich odeszło, niektórzy zbyt wcześnie. Jednak pamięć o nich pozostała i odżywa każdego roku w maju, gdy pierwsze przyśpiewki i dźwięki instrumentów rozlegają się na drózbackowej scenie. Zaprzągajcie skonie do cugu, bo już pojedziemy z Marysią do ślubu.
z tejto okazji do młodych, do ojców, a i do was goście coś ich powiem. Pozno to chwila, kiedy dwoje młodych, jak ich tu widzimy, Kaśka i Symka, zabiera się do stanu małżeńskiego. Pozno i godno uczciwego przemyślenia. Bo ślub ci dadzą, ale go z powrotem nie wezną. I czy dobrze, czy źle, wesoło, czy smutno, w dostatku, czy w biedzie, w zwadzie, czy w kłopocie, dźwigaj to jarzmo małżeńskie. Odeszli nasi niezapomniani konferencjerzy, którzy swym uśmiechem, żartem rozbawiali publiczność i sprawiali, że atmosfera była tak wyjątkowa. Zbyt wcześnie nas opuścili. Kategorii mistrz i uczeń, jako uczniowie na skrzypcach, zagrają Ziobrowski Łukasz z Kamionki Wielkiej, Sławy Jarosław z Mystkowa, Teresa Kruczek z Mszalnicy, Ogorzałek Anna z Mszalnicy, a na basach jako uczeń zagrał kołodziej Robert z Mszalnicy. Do tego chciałbym Państwu przybliżyć, z jakich to regionów po prostu będą się tutaj, że tak powiem, przedstawiać, no ci uczestnicy tego konkursu. Proszę Państwa, jak tu już Pan Dyrektor wspomniał, udział w tymże konkursie jest to udział instrumentalistów, czyli ludzi, którzy grają na tradycyjnych instrumentach. Z łezką w oku wspominamy naszych drogich jurorów, których cenne rady i wskazówki przyczyniały się przez lata do zachowania tego, co w folklorze najcenniejsze. No więc kochani, nie wiem, czy będę mówić z pamięci, czy czytać, pewnie się zakała pućkina, będę robiła jedno. W każdym razie, jak patrzę tutaj na instruktorów, na kierowników zespołu, którzy stoją przed nami, to współczuję Wam. Musicie być tak, choreografami, etnografami, zaraz wypisałam sobie, muzykami, jeszcze reżyserami i jeszcze napisać scenariusz.
do strony muzycznej i śpiewu. Mam te walczyki na początku. No, walczyki są. Nie, no, są tak, ta radzina, daj się ten walczyk, coś takiego. Najgorszy był ten zuchaha. Zuchaha. Ale nie, jeszcze nie o to mnie chodzi. U nas walczyki, u was śpiewa się inaczej. Nie zachowując tego podziału 4-4. Ja ra 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 esta ta esta ta ra ra. Śpiewa jak śpiewa, ra 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 ra. Takie inne czynniki, które kształtowały strój. Właśnie tak, a nie inaczej, bo nie wystarczy znać całą historię, gdzie padło dokładnie wszystkie stroje, jak wyglądają, ale trzeba mieć pewną świadomość, co mogło spowodować, że pojawiła się taki element stroju, albo inny element stroju, a nie, nie przyszło od razu pojawienie się jakimś kosmopolitycznym ubraniem. No te wszystkie czynniki składają się właściwie na sumę tego, co my widzimy w stroju ludowym. Ta pamięć będzie trwać, bowiem ich śpiew, muzykowanie na zawsze pozostaną w naszych sercach. Gdy kolejne pokolenia młodych muzykantów będą prezentowały się na drusbackowej scenie, oni popatrzą z góry, uśmiechną się, może uronią łezkę. Będą szczęśliwi, że ich dzieło i wszystko to, co kiedyś sami tworzyli, nie zaginie.